Bienvenido, Chile. Zapraszam na drugą część podróży po Chile, tym razem przepis z podróży. I przyszła wreszcie chwila, by coś zjeść. O słynnych krewetkach mówił każdy. I want more? Chcesz więcej? Naprawdę pyszne. Widzisz, a mówiłeś, że te w cieście nie są takie dobre. Jem już trzecią, nie mogę się powstrzymać. Zabawiliśmy do późna i kamerę, gdy wspólnie z Alusją śpiewaliśmy piosenki Billy'ego Joela, już nie miał kto trzymać. Wróćmy więc może do krewetek. Podzielę się z wami moim przepisem dla 5-osobowej paczki przyjaciół. Kilogram obranych krewetek rozmrożonych powoli, bez polewania wodą. Posiadacze kotów, uważajcie na tych łakomczuchów, wyniuchają krewetki na kilometr. Pół kostki masła i naprawdę nie zamieniajcie na oliwę. Trochę mniej niż pół szklanki oliwy, dwie główki czosnku obrane i posiekane, tak, dwie główki, całe główki, nie ząbki, płaska łyżka soli. Całość smażymy na dość wysokim ogniu do czasu, gdy wyparuje woda. I teraz tajemnica. W trakcie smażenia dodajcie 7 do 10 suszonych papryczek chili. Trudno jest je u nas dostać, więc pierwszych 30 fanów otrzyma je od nas w prezencie. Wyślemy je do paczkomatu Winpost. Wystarczy, że udostępnicie ten film na swoim wallu, a poniżej napiszecie komentarz z prośbą w tej sprawie. Zapraszam! I just saw it. I need this one. And now, perfect.